Pierwszy obowiązkowy chwyt barowy to F-dur. Bez niego ciężko zagrać wiele utworów. Dlaczego ten F jest taki trudny? No nie jest, tylko trzeba wiedzieć, jak do tego podejść. Dam Wam wskazówkę, jak to szybko załapać. Zwróć uwagę, że przy przejściu z akordu C, C-dur, na F-dur, jeden palec zostaje cały czas na swoim miejscu. Palec serdeczny. Z innych akordów, jak D-mol czy D-dur, ściągamy wszystkie palce. G-dur, F-dur, a przy C-dur serdeczny zawsze zostaje. Warto właśnie poszukać prostych piosenek, gdzie po C jest F. Ja uczyłem się na piosence Macumba zespołu Big Cyc. Tam są takie akordy C, F i G. I należy ćwiczyć tak. Mamy C-dur. Palec środkowy przekładamy na niższą strunę i dokładamy palec mały. I poprzeczka, palec wskazujący. Palec środkowy, niższa struna, dokładamy mały palec i poprzeczka. Palec serdeczny zawsze zostaje na gryfie. Niektórzy grają uproszczoną wersję, czyli palec na dół, mały palec i tak. C, na dół, mały palec, poprzeczka. Z powrotem, druga struna, pierwszy próg, palec środkowy, próg drugi, struna czwarta i ściągamy mały palec. Następnie po tym ćwiczeniu staraj się przekładać palec środkowy i mały palec jednocześnie. I następnie trzy palce, czyli palec wskazujący poprzeczka, palec środkowy i mały palec razem. I mamy C-dur, F-dur. Powodzenia.